Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Kucharski i zajmuję się układaniem bzów. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać, jak pracuje układany niemiecki terier myśliwski, popularnie zwany jagdterierem, na ścieżkach tropowych strzałków. Ścieżka tropowa, którą widać na załączonym filmie, była wykonana w butach tropowych z repetami dzika. Dzik był pozyskany w sposób legalny, dodatkowo był przebadany na obecność wirusa ASF, wynik był ujemny. Bardzo ważną rzeczą jest, jeżeli chcemy ułożyć psa na tropowca, najpierw powinniśmy sobie wyreżyserować ścieżkę tropową. To znaczy, gdzie jest początek, środek, koniec. Jakie są punkty odniesienia, jakie są punkty charakterystyczne, gdzie ona ma być. Czy chodzą tam właściciele z innymi psami, czy przechodzi zwierzyna, czy są ciągi komunikacyjne, czy jest cicho, spokój, czy jest gwarna, czy przyjeżdżają turyści itp. itd. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko później bardzo nam wpływa i ułatwia sprawę w dalszym szkoleniu. Ja na załączonych filmikach użyłem punktów odniesienia. Była jedna ambona, później była droga, gdzie ścieżka tropowa przechodziła przez drogę. Następnie był paśnik. Dlaczego paśnik? Dlatego, że wokół do paśnika przechodzi zwierzyna wszelaka i zostawia swoje tropy, ślady. Dzięki czemu wykorzystujemy go jako tropy zwodnicze. Następnie dukty leśne, ścieżki, stare ścieżki, gdzie zwierzyna chodziła, też mogą być i wykorzystane właśnie przez nas jako, można powiedzieć, prawda, naturalne kierunki, prawda, ścieżki, tak jak bardzo ważny jest spokój nasz, spokój psa, później wyreżyserowana ścieżka, odpowiednio przygotowana i trzeba wziąć pod uwagę wszystkie rzeczy. Pies może mieć zły dzień, my możemy mieć zły dzień, mimo naszych nawet szczerych chęci. Przed przystąpieniem do pracy psa na ścieżce tropowej możemy z nim pochodzić na smyczy w formie przypomnienia w prawo, w lewo, po ósemkach. Później po skończonej ścieżce tropowej tak samo bierzemy psa na otok i wracamy spokojnym krokiem do samochodu czy na miejsce zbiórki. Oczywiście zabieramy z sobą zwierzynę czy rzecz, która była wykorzystywana do kładzenia ścieżki tropowej. I taka najważniejsza rzecz. Jeżeli to jest ścieżka tropowa w butach tropowych, to możemy albo przejść od razu po zrobieniu, ale zalecałbym, żeby to był jakiś czas, 2-3 godziny. A jeżeli używamy farby, no to i tak 5-6 godzin. Z farbą jest o tyle ciekawiej, że im później, tym lepiej. Wtedy ona nie ma takiego zapachu charakterystycznego, który jest dla psa bardzo, ale to bardzo kuszący i wtedy pies nie ścina załamać, nie idzie na tak zwaną pałę. Tylko musi po prostu się, że tak powiem, skoncentrować, kufa przy ziemi i szukamy tych kropelek farby. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Kucharski, zajmuję się układaniem psów myśliwskich w zakresie tropowcy i płochaczy. Kiedyś dzikarze, ale z uwagi na zmianę ustawy o ochronie zwierząt i likwidacja zagród dziczych, no musiałem niestety odpuścić ten temat, a szkoda, bo polowanie z dzikarzami, z dobrymi dzikarzami na dzikie, to jest, uważam, że to jest kwintesencja polowania. Moi drodzy, jeżeli biorę psa na szkolenie, które trwa 2,5-3 miesiące, to jest taki termin umowny, ono jest uzależnione od predyspozycji psa, chęci jego współpracy, czy to jest pies, suka, i od wielu, wielu innych rzeczy. To najpierw pies musi mieć książeczkę zdrowia, być zaszczepiony przeciwko psim chorobom, przeciwko wściekliźnie, być odrobaczony i być zabezpieczony przeciwko kleszczom. Ja co prawda mam, że tak powiem, znajomego lekarza weterynarii, też myśliwego, ale jak to mawiali, jak to jest w takim jednym przysłowiu, strzeżonego Pan Bóg strzeże i lepiej chuchać na zimne. Następnie, jeżeli biorę psa na szkolenie, to daję mu okres 2 tygodni, gdzie jest to okres, w którym ja chcę psa sprawdzić, zobaczyć, jak on się będzie zachowywał, poznać jego psychikę, jego zwyczaje. Można by powiedzieć, jak gdyby wczuć się w niego. Dlaczego? Dlatego, że każdy pies jest inny. Każdy mener, czyli właściciel psa, jest inny. Jeden mówi, że pies jest głupi, bo nic nie robi, a drugi z kolei nie robi z nimi i uważa, że wiąże krawaty i usuwa ciążę. Nie, moi drodzy. Do psa trzeba podejść na spokojnie, poznać jego psychikę,
poznać jego zwyczaje, metody zachowania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko przez ten okres 2 tygodni staram się poznać, bo oczywiście wszystkiego się nie pozna. I najważniejsza rzecz, czy się boi huku, czy nie. Bo jeżeli pies się boi huku, no to niestety, no możemy spróbować pokombinować, jakoś go oduczyć, ale to, jeżeli to jest wada, powiedziałbym, nabyta przez właściciela, no to można jeszcze jakoś coś tam poradzić na to. Jeżeli to jest wada genetyczna, bo rodzice się bali, a hodowca powiedział, nie, nic, huku, panie, to z armaty mogliby strzelać i się pies nie będzie bał, no to już wtedy w tym drugim przypadku nie zrobimy nic. Jeżeli pies się boi huku, nie biorę takiego psa na szkolenie. Tak samo na szkolenie nie biorę psów, które są bardzo agresywne, albo zbyt agresywne, albo takie, które po prostu nie chcą współpracować z przewodnikiem. Nie, bo wiem, że po prostu z takich psów, no, że tak powiem, do łowiectwa one się nie będą nadawały, tak samo jak i inne. I teraz tak, w momencie szkolenia, jeżeli pies ma metrykę i właściciel sobie zażyczy, to oczywiście możemy pojechać z psem na próby. Właściwie to się teraz testy nazywa, czy na konkurs. Możemy i jedziemy. I w ramach szkolenia wyjazd na konkurs byłby w tym momencie takim podsumowaniem szkolenia z psem. Jeżeli pies nie ma metryki, no to na konkurs z nim nie pojedziemy, ale też właściciel dostaje co tydzień mniej więcej informacje, co pies robił, jak się zachowywał. Dostaje takie filmiki, tak jak ten tutaj obecnie. Po co? Po to, żeby wiedział, jakiego ma pomocnika, jakiego ma swojego psa. Po to i dodatkowo w tych filmikach dostaje objaśnienia, co ma robić dalej po skończonym okresie szkolenia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli, i tu jest bardzo ważna rzecz, jeżeli odpuścisz temat, czy to będzie pies u mnie na szkoleniu, czy u kogokolwiek innego i nie będzie z nim ćwiczył systematycznie tego, co było ćwiczone, to pies to zapomni bardzo szybko. I wtedy są problemy, bo co? No bo mener nie nauczył, nie? Bo ten, co wziął pieniądze, a nie nauczył, nie? No. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej odnośnie tematów szkolenia, metod szkolenia, terminów szkolenia, napisz maila. Chętnie odpowiem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.